Poddaję pod głosowanie wniosek o zdjęcie 900 tysięcy z paragrafu dotyczącego utrzymania dróg, to jest zabezpieczenia dróg masą bitumiczną. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tej kwoty? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Wniosek nie przeszedł. Poddaję pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia 65 tysięcy z modernizacji budynku komunalnego w Sukaszu. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tych pieniędzy? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękujemy Panie Płonowiczu. Tyle nam Pan pomagał. Proszę podziękować, dwie kadencje był Wojciech Iłunowicz, u Was radny. Dwie kadencje był. Panie radny, bardzo proszę. Stwierdzam, że wniosek nie przeszedł. Stosunkiem głosów PIN za, przy 7 głosach przeciwnych, 1 wstrzymujący. Poddaję pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia 100 tysięcy z kosztów przeznaczonych na przepompownię Ogrodniczka. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Siedem przeciw. Stwierdzam, że Rada nie przyjęła wniosku z stosunkiem głosów 6 za, przy 7 głosach przeciwnych. Poddaję pod głosowanie wniosek o zdjęcie 70 tysięcy z utrzymania zieleni na inwestycje. Kto z utrzymania zieleni. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kolejny wniosek dotyczący zdjęcia 40 tysięcy z wydatków na administrację. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Wiecie, co się dzieje? A nie ma zastanowienia, tak ma być. Kolejny wniosek dotyczący zdjęcia 140 tysięcy z planu wygospodarowania, wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego. Kto z Państwa radnych jest za poparciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Przyznać, że zgodnie. Tylko szkoda, że w tą stronę. Stwierdzam, że wniosek nie przeszedł. Stosunkiem głosów 6 za, przy 7 głosach przeciwnych. Poddaję pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia z 40 tysięcy z promocji. Kto z Państwa radnych jest za poparciem wniosku? Kto jest przeciw? Ja proponuję od razu wszystko oddać. Stwierdzam, że wniosek nie przeszedł. Stosunkiem głosów 6 za, przy 7 głosach przeciwnych. Poddaję pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia 10 tysięcy z wydatków przeznaczonych na bezpieczeństwo publiczne. Kto z Państwa radnych jest za poparciem wniosku? Ostatnia kadencja. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że wniosek nie przeszedł. Stosunkiem głosów 6 za, przy 7 głosach przeciwnych. Poddaję pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia 20 tysięcy z działu 854 edukacja i opieka. Kto z Państwa radnych jest za poparciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że wniosek nie przeszedł. Stosunkiem głosów 6 za, przy 7 głosach przeciwnych. Poddaję pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia 200 tysięcy z kultury. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za poparciem wniosku? Kto jest przeciw? Wniosek nie przeszedł. Stosunkiem głosów 6 za, 7 głosów przeciwnych.
poddaję pod głosowanie wniosek dotyczący 30 tysięcy, zdjęcia 30 tysięcy z rezerwy budżetowej na program dofinansowania oczyszczalni ścieków. Kto z Państwa radnych jest za poparciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek przeszedł stosunkiem głosów 7 za, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących. Bardzo proszę. Pan radny Koronkiewicz. Ocena tego głosowania, bo szanowni Państwo, to po co były te prace w komisji? Jeżeli teraz wszystko zakłócono. Dla kasy niż na nie ma swojego zdania. A po to, żeby w końcu zrozumieli, że jesteś druniami. Żeby zrozumieli po Polsce. Co jeszcze? A co pan powiedział? Co tu się tam zajmować? Proszę Państwa, proszę Państwa, ponieważ to jest moim zdaniem najważniejsza sesja w roku, tak jak w Sejmie, 400 poprawek było przegłosowanych w mniejszości, wszystkie odmownie w Sejmie. Oglądałem do 4 rano. Ale tak jest prawo. Tak jest prawo. Uszanujmy to prawo. To jest taka demokracja. I ja nie mam pretensji do nikogo, kto głosuje przeciw. Tylko chodzi o to... Ja bardzo serdecznie dziękuję. Pracowaliśmy 1 000 000, co to pani naliczyła, 1 600 000 zł. Z tego prawie 1 000 000 zł miało pójść w teren. Poszło gdzie? W teren. A poszło gdzie? Na dyżurce. Ja przepraszam bardzo, ale się powiem już na zdanie. 900 tysięcy na utrzymanie dróg miało być w terenie. A pan mówi, że tak będzie to poszło? Proszę Państwa, ja chcę, żeby Państwo tylko widzieli, jeżeli nie dojdzie do uchwalenia budżetu, to nie będzie tych inwestycji, które zostały zaplanowane, nie będzie. Zaczyna się lizanie dumy. Szanowni Państwo, Sprzedawczyków. Jakich radnych wybraliście takich macie? Tak jak my mamy. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie budżet wraz z autopoprawkami. Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie budżet wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem budżetu z autopoprawkami? Proszę o podniesienie ręki. Budżet głosujecie.
Wszyscy są za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Milonowicz nie głosował. Czekamy tam. Idę na chodźmy. Dziękuję. Samej tam punkt dotyczący dyskusji, a w naszym 10-minutowym przerwie.